polskie linie kolejowe. Tak. Z reguły to tu a tu zobacz, jakie logo jest. PLK. Rzadkość, powiem ci, takiego czegoś nie widzę. Ale no fajnie, że jest nasze logo. Ja wezmę ten, taki szczypce. Jeżeli będzie pasował mi ten skurczybyki, no. Trzeba jeszcze to. Zasmarowane, wiesz, dookoła. Częściowo też tynkiem. Ale jak się ruszy, ja pierdzielę. Nie. Ja pierdolę. O, patrz, dopiero teraz się ruszyła. Ona mogła być krzywo zakręcona. Wszystko jasne, dobra. Teraz zobaczymy, co my tutaj mamy. Przewody miedziane, to już jest dobrze. To już jest dobrze, jak jest mieć. Jeszcze takiej złączki dziwnej nie widziałem. Zawsze widziałem bakelitowe, czarne. A to jest jakieś takie diabelstwo. Zaraz weźmiemy inny prównik. To nie działa. Błah. Ale mam drugą żarówkę. A co jej się stało? To? Ona krucha, pękła. Można by pić. Zobacz, jaki żarnik. Jeszcze masz z Miki tutaj taką osłonkę, żeby temperatura do góry nie szła, jak ona wisi w tej pozycji. Ale jaja. No. Ja ci powiem, znam człowieka, który jeszcze by ją posklejał, wyssał. Warto mieć ze sobą żarówkę. Widzisz, jeszcze opisana przez 40 W. I też te oprawy to są, kurde, takie. Ale jeszcze moment, blaszkę trzeba przygiąć. Dobra, bo nieraz ten języczek nie sięga, wiesz? Dobra. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy teraz nic. Raz, dwa, trzy. Tu jest normalnie martwo, panie. I tutaj biegnie kabel. Z tej strony, czyli tak jakby z tej strony zasilanie dochodziło. I tak, tutaj coś idzie nam na, idzie dalej, to pewnie idzie na lampę, to by mi pasowało.
na wyłącznik ten kabelek idzie w dół. Tak. Zaraz będziemy widzieli, który idzie na lampę. Nie, na lampę to będzie nam ten szedł, bo on widzę jest po wyłączniku. Dobra. Widzisz? Widać, że się świeci. Tak, tutaj nie, bo fazę mam, tylko gdzieś zero nam uciekło. I nie wiadomo, gdzie jest to zero. To pani z plakatu gdzieś schowała, może? Może ona coś wie, poczekaj. Stary kabel, zwinięty z nowym. Taki sam jak tam, nie? Tak. Powiem ci, że to już jest... Ja pierniczę, patrz, tylko... Trzeba będzie... To są moje takie, wiesz, dziwne rozwiązania, ale skuteczne do szukania. Dobra. My sobie weźmiemy. Tutaj wszystko pracuje na podgrzewacze. Tu ma przecież po kilka kW. Tu jest faza. Tu jest 0. Na wolcu jest 0. Dobra. Włączymy się tak. To są moje saperskie metody, wiesz? Polowe. No, no to jest... Niedługo będziemy w lesie tak linię telefoniczną rozkładać. To jest skuteczne. Do sprawdzenia centrali. I teraz sobie wezmę tak. Na to sobie wezmę tutaj. Tu mamy fazę. Tutaj mamy... 0. Tutaj mamy 0. I tu jest faza. Czyli tu i tu. To jeżeli... Nie wiem, czy ten kabel mi nie wyskoczy. Muszę sobie przerzucić na... Zrobimy sobie teraz taki mały myk. Tutaj do gniazdka, zresztą jeszcze wezmę coś innego. Mam żarówkę. Będziemy widzieli, czy nam się to zaświeci. To jest lepsze, bo tutaj będę przynajmniej widział to. Dobra. Dobra. Ok. To nam jest na razie niepotrzebne. Gdzie mamy te 0? 0 mamy tutaj, na tym kabelku. Ach. No. Świeci się, tak? I tutaj jak zapalimy, też się nam świeci. Czyli faktycznie tutaj, tu trzeba wykombinować 0. Teraz trzeba byłoby rozkminić, po którym kablu nam przychodzi zasilanie, czyli ta faza, po którym przychodzi, i będziemy wiedzieli, z której strony tego kabla szukać. Widzisz, tylko 0 trzeba podać i będzie grało. Dobra. Tak. Wezmę flamastra, wiesz, sobie to oznaczę, bo one są wszystkie diabły jednego koloru. Ja to położę tu. Tak.
A jak ci się pracuje przy takich paniach? Super, powiem ci. Jeszcze żeby te panie potrafiły robić co nieco, wiesz? Przytrzymać latarkę. No. Śrubokręt. To też. To i to. Dobra. O, te czarne, które mam tutaj. Ten flamaster już też, on się nadaje do zwolnienia, no ale co zrobić? Dobra. I teraz możemy tak. Porozpinamy sobie to w cholerę. Tak. Teraz zobaczymy, czy to mamy przypadkiem. Nie. To jest jakaś strona odbioru. A to idzie z tej strony. Na tym mamy fazę, czyli już widzimy, że z tej strony przychodzi faza. Tak, to w takim razie ten kabelek to jest 0. Tak, i to jest komplet od tego kabla. Dobra. Ale czemu mam tutaj dalej fazę? A przecież nie było. Ach, dobra. Tak. Tym sobie musimy tak wyłączyć na razie to. Cholera. Żarówkę poluzujemy. Dobra. I mamy dalej fazę na tym. Czyli ta faza nam się gdzieś tutaj zamykała. Po którym ona może przychodzić? Czyli to jest ten kabel, który z tej strony biegnie. Jest z góry? Tak, to jest ten kabel, o ten. Po nim przychodzi. Na to wygląda. Bo na tych nigdzie nie mam już. Na tych nie mam. Czyli po tym powinienem mieć też 0. Po tym powinienem mieć 0. Kolejnej puszki. No tak, bo... Nie, to by się odmaczało. Już chcesz sobie podotykać. Tak. Ale... Tak, bo ten kabelek jest tylko przytknięty i dlatego on nie świeci. Jakie patenty tutaj mają? Kurwa. O co tu chodzi w ogóle?
to jest żółto-zielony, niepodłączony, zresztą się nie dziwi, bo tutaj jest instalacja. Tutaj mamy jakiegoś starego diabła, bardzo starego. Tam mam jakiś kabelek. Tu mamy fazę. Tragedia, wiesz, w tych instalacjach tu starych. Tak. To jest któryś z tych kabli. Kto wie, czy to nie będzie ten przewód. Aha, potem pewnie dostaje fazę. Nie, nie po tym. Nie, po tym jest zero. Co za straszne. Dobra, tutaj się trzyma. Może jak tu podokręcasz, to tam będzie dobrze. No ja tak patrzę, bo tak, tutaj mam jeden przewód, który mi w tamtą stronę leci. Później jeszcze tutaj jeden biegnie nam do góry. Nie wiadomo, dokąd on biegnie. Powiem ci, że jest efekt zadowalający. Badać? Czyli tak jak przypuszczałem, że tam gdzieś luzak jakiś jest. Czekaj, tego sobie na razie odchylimy. Czyli zasilanie tam przychodzi, tak? Tak. Do tamtej puszki. Tak. Z tamtej do tej. I tam gdzieś był luźny przewód. Ci powiem tak na dobrą sprawę, to ja bym to w cholerę wszystko porozpinał. Gdyby było tak, wiesz, czasu na spokojnie. Porozpinać w cholerę, na nowo wszystko powagować. Czy tam na LZ-y poskręcać najlepiej. Tam wago to też jest takie tam okant, można powiedzieć. Tak, dobra. To mamy raz, teraz tak. Ten fazowy, co idzie w tamtą stronę, to musi iść tutaj.
z tej strony śrubki pana zapraszamy. Dobrze. Jeszcze jeden czarny. Ten, dobra. Natomiast ten, ten musi iść nam pod zero. Dobra, już go tutaj wtykamy. Właśnie, skurczybyku. Trzeba więcej poluzować tu. Dobra. Siedzi. Dobra, ten siedzi. Jeszcze tu już mamy światło, patrz, tak, czyli to już nam zaczęło żyć, dobrze, jeszcze teraz zobaczymy, tak, podejrzewam, że jak podetnę tego, to jest faza, tak, dobra, najpierw go, tak, to jest od gniazdka. Trzeba go tylko tam wtrążolić pod śrubkę. I robota zrobiona. No, tylko najpierw muszę niestety to przycwancykować, bo to jest tak tutaj nagmatwane tych przewodów. Tego muszę podsunąć bardziej, żeby mi tu nie wystawał. O tak. Raz. Teraz ja tutaj się nastawiałem na dużo gorsze coś, ale widzę, że dobra. Bo tam na dole w piwnicy jest rozdzielnia, słuchaj. Tam jakby było, ja pierniczę. Można tam zejść? No, tam zajdziemy, powiem ci. Bo ja muszę zobaczyć, co tam. Tylko muszę tutaj niestety tego kabelka jeszcze. O, tak. Dobra, teraz siedzą, teraz siedzą. Niech się nie próbują mi luzować. Tego trzeba docisnąć bardziej. Tak. Tak. Dobrze. I ten też jest skręcony. Dobra. Okej. Pani bardzo dziękujemy za pomoc. Tak. Ja się zawsze trochę boję paluchami upychać, bo prądu się nie boję, ale nieraz omknie się i nieprzyjemny jest ten dotyk, wiesz? Po prostu on trochę szczypie w palce, ten fazisko. Dobra. I tak trzeba się trzymać tego typu zeznań. I ładna pani jest dalej. Cacy.
Dobra, zobaczymy teraz, czy na morcu nie mamy fazy. Nie mamy, dobrze. Jest zerowanie. Tak. Czyli tak. Fazę tutaj mamy akurat z tej strony. Po tej stronie mamy 0. No, odwrotnie jest, bo powinno być. Chociaż gdyby bolec był u góry. No ale to. Dobra. Jeszcze raz. Nie ma, dobrze. Żarówkę im zostawiamy, bo tamta nam pękła. Tak, zabawki trzeba pozbierać. Ty tutaj włącznik zaprezentuj oświetlenia, że żaróweczka. Pyk. Pyk. Oświetlenie działa? Działa. Z tych kabelków był po prostu. To jest pewnie ten przewód. Dociągnąć. Ci powiem, tu się normalnie im poluzowały przewody. Jeszcze tylko sprawdzę w międzyczasie, czy tam nic nie uciekło. Będę miał dużo wypipiwania. Pi, pi, pi. To? Dobra. Halogen nam działał. Faza jest. Tak. Tak. I teraz jeszcze, czy na bolcu nie mamy. No to sprawdzimy sobie to w ten sposób. Tak. Tak. Tutaj to nie. Nie, na wodcu nie ma. Jest ok. Dobra. To na gwiazdę, bo to było startowało na trójkącie i paliło bezpieczniki. I tutaj właśnie muszę sprawdzić, czy na wszystkich bezpiecznikach. Stare rozdzielenia. Nie chcą wymieniać? Była wycena, bo ja ją miałem im wymieniać, tylko że rozumiesz funduszy, bo to cały zarząd jest. Oni się nie zgodzili, bo oni nie wiedzą, ile czasu jeszcze tu będą. Oto gniazdo, widzisz, to im wywaliłem, przepiąłem to na inny, bo tutaj to im się normalnie wyjarało. To im się tutaj tak wysmażyło, słuchaj. Bo fazy idą tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie? I to jest jako podlicznik tutaj z. Nie pamiętam, czy one tu były? To są dwudziestki, dwudziestki piątki. Piernicze. Oni nie mają przecież tu takich przekroi, żeby takie bezpieczniki ładować. Latarku.